A więc yo, cześć, siemano, ziomeczki, z tej strony Genetico, witam was na Hillcase. Wyniki z kalendarza i kolejne pola w kalendarzu odsłaniamy na Discordzie, więc koniecznie sprawdzajcie, co zrobić, żeby odsłonić pole w kalendarzu. Wejdźcie na mojego Discorda oraz napiszcie hasło podane podczas filmu plus numer, który chcecie odkryć. Wydaje mi się, że spoko opcja, każdy może sobie wygrać, a jestem dalej na wyjeździe, dalej jeszcze odpoczywam. Mam nadzieję, że odpoczywam, w sumie jeszcze nie wiem, bo nagrywam te filmy przed, ale mam nadzieję, że odpoczywam i że jest wszystko w porządku. Będę was też aktualizował co do tego wyjazdu na Discordzie, więc bardzo serdecznie zapraszam. W dzisiejszym odcinku 1003 dolary, nie chciałbym wydać wszystkiego. Chciałbym maksymalnie zjechać do 300, 200, coś koło tego, dobrze by było, ale chciałbym też przetestować skrzynki, najdroższe skrzynki jednak by było dobrze przetestować. Jednak jest to bardzo, bardzo ryzykowne, więc zaczniemy sobie na spokojnie, a na spokojnie możemy sobie zacząć od na przykład skrzyneczki premium, widziałem ją tam. Gdzie jest ten premium case? Tutaj 37 dolarów i zrobimy sobie na przykład 5 takich skrzynek za 200 dolców. To jest 1000 zł. No niech was pozory nie mylą. 185 dolarów, no to jest blisko, no 9 stówek. 8-9 stówek, coś koło tego. I pierwsza skrzynka premium case, sprawdźmy. Okej, dezolatka, nic ciekawego. Ten sam stan jeszcze trafiamy. Druga skrzynka premium. Oj, trafiamy gorszy stan. Ale w stat tracku, więc droższy, spoko, dobra, trzecia. Stat track? Nie, niestety nie. Czwarta, daj. Okej, aquamarin. Mamy minimalną przewagę, no ostatnia skrzynka, daj coś. No i wygrywamy to raczej. Chwila. Tak, wygrywamy o dosłownie centy. Battle nie oddał niestety, ale wygrywamy o dosłownie centy. Więc chociaż tyle. Przynajmniej nie straciliśmy całości. Dobra, Dauntless, Gingerbread Gala, Majestic Vault i jeszcze Fearless. Dodamy sobie skrzyneczkę. 180 dolarów i jazda z tym. Cztery skrzynki. No musimy coś dzisiaj trafić. Poprzednie odcinki nie były takie złe, ale nie były też jakieś super wyjątkowo dobre na Hellcase, więc mam nadzieję, że teraz coś ciekawego nam sypnie. No póki co całkiem okej drop dla bota. Okej, teraz całkiem okej drop dla mnie. Trzecia skrzynka, daj kostkę. Okej, redline. Stat track? Dobra, flip tested stat track. Minimalna przewaga, ostatnia skrzynka. Przegrywamy chyba. Nie! Wygrywamy! Znowu o minimalną różnicę! Znowu o minimalną różnicę i tym razem wchodzimy na fajny profit, 160 dolarów. Ty, jest mega spoko, ja mało spałem, więc mało ogarniam. Ale jest bardzo spoko, dobra, trzy dreamy, jeden ten indominable i mamy 220 dolarów case battle. Dream to była skrzynka, która potrafiła sypnąć ostrym bangerem, która potrafiła dać kostkę, która potrafiła dać właśnie Ikarusa chociażby. 600 dolarów, bang bang, druga skrzynka Dream, masterpiece, no to ten battle to jest po prostu masterpiece. Trzecia. No trzeci raz już nie dostaniemy hita, ale i tak co tutaj się stało, ostatnia skrzynka, nie możemy tego przegrać i nie przegrywamy. Red DD pad jeszcze na zakończenie, 100 dolarów, ja pierdzielę, 1500 dolarów z 200 set. No i w tym momencie Fukan Long, jedna skrzynka, jazda, po prostu jazda z tym Fukan Long, 500 dolców, proszę oddaj. Proszę oddaj. Proszę daj coś ciekawego. Proszę. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Musi to oddać. To po prostu musi oddać. Fukan Long. Proszę daj. Proszę daj. Proszę daj. Fukan Long. Proszę. Okej. 2000. Myślałem, że to będzie dużo, dużo tańsze, ale to jest Factory New. Okej, czyli teraz możemy testować sobie inne jeszcze drogie skrzynki. Ruby Cherry, później Tiger Tooth Family. Ja pierdzielę, w końcu jesteśmy na jakimś wielkim proficie z Hellcase'a, bo to jest szczerze wielki profit zrobić takie 3,5x'a z takiej kwoty. Ruby Cherry? Nie no, kuźwa, ty.
Ja pierdzielę, co tutaj się dzisiaj dzieje? Co tutaj się dzisiaj dzieje? Jeszcze raz, Ruby Cherry. Idealnie, przegrywaliśmy te mniejsze battle, żeby teraz wygrywać duże. Jest pięknie, Ruby Cherry. No, nie zawsze można wygrywać, ale my i tak to robimy. Nie sądziłem, że to wygramy. Szczerze, totalnie nie sądziłem, że to my wygramy. Lecimy od razu z tego samego battla. Wiem, że mamy przedmioty w ekwipunku, ale sprzedamy to później. Dobra, dawaj. Ruby Cherry, Ruby Cherry, Ruby Cherry. Pięknie, ale niewystarczająco. Tak, 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 tak. Doplerek to jest jednak doplerek. No, Bayonet. Bardzo ładny skin. Bardzo, bardzo ładny skin. Sprzedajmy to sobie. I pójdźmy sobie na case battle i spróbujmy trzecią najdroższą skrzynkę na Hellcase. Tiger Tooth Family i Gamma Knife. Gamma Knives, ale Gamma Knives zrobimy później. Póki co Tiger Tooth Family. Będziemy otwierali sobie po jednej skrzynce, no bo jednak jest to jakiś koszt. Jest to jakiś koszt. Jerry, proszę, dropnij gorzej niż my. Dropnij gorzej niż my. M9. Kuźwa, skolowałem to. Skolowałem to, ale po złej stronie. Jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Będziemy mieli 3000 dolarów po tym battlu. Czyli tak jest spoko. Bot Dean, dropnij gorzej niż my. I teraz Karambit w takim razie. Proszę. No okej, okay, nie skolowałem tym razem. Minimalnie wygrywamy. Tylko, że jest to taka sobie wygrana, jeśli mam być szczery. Zróbmy to sobie jeszcze raz. Ostatni dajmy na to. I zaraz przejdziemy do kolejnych noży, do kolejnych skrzyneczek. Jedna skrzynka, M9. Okej, okay, Good Knife, to też powinno być znowu lepsze. No i dobra, wygrywamy sobie te battle. Powoli je sobie wygrywamy, powoli dalej w sumie wychodzimy na plus. No bo z tej... Z każdej w sumie z najdroższych skrzynek jesteśmy na plus, wydaje mi się. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że z każdej z najdroższych skrzynek jesteśmy na plus. Takie dwie skrzyneczki. Bank. Dodajmy boty. Bota, tak właściwie, to Champlin. I sprawdźmy, co nam poleci. Dwie najdroższe skrzynki na Hellcase, jedne z najdroższych. I pierwsza oddaje nam gówno. Ale to jest tylko 10 dolców straty. Druga, proszę. No co? No tak szczerze, no spodziewaliście się czegoś innego? Ja wiedziałem, że mi to wypadnie. Bo poprzednie 5 czy 6 otwart mieliśmy takich ultra, ultra gównianych. Więc po prostu spodziewałem się już w tym momencie. Dobra, 3 znowu bardzo drogie skrzynki, jazda, no dawaj, Dragon Lora. No, Dragon Lora to nie jest, ale jest to ładna awupka. Niestety trafiamy dużo, dużo mniej. Druga skrzynka, Magnificent, o, Fire Serpent! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Trzecia skrzynka, ostatnia w tym battlu i zgarniamy to do kieszeni. No to nie mieliby opcji przebić nas. Nie miałby bot tak właściwie opcji przebić nas. 5500 dolarów, ja pierdzielę. Magnificent 3 razy i niech to będzie ostatni battle w dzisiejszym odcinku. Jazda. Bodgary, 3 skrzyneczki. Oddaj coś. Oddaj coś, oddaj coś, oddaj coś. Okej. Okej. Nic nie trafiamy oboje. Druga skrzynka. Okej, znowu tak sobie. Ale mamy jeszcze jedną. Wygrywamy i tak. I tak wygrywamy. Chyba już nie. Chyba już nie wygrywamy. Tak, o 5 dolarów przegraliśmy. I tak jak mówiłem, będzie to ostatnia battle w dzisiejszym odcinku. Kończymy dzisiejszy odcinek zarabiając 4000 dolców. No w sumie nie zarabiając, wygrywając. To jest oczywiście losowość w pełni. Pamiętajcie o używaniu w tym momencie, w tym miejscu kodu Genetic. Po darmowe 10% depozytu i 2 i 70 centów na start. Wpłacać możecie z Zenem, Wizą, PaySafeCardami, PayPalem, Blikami, przelewami, kryptosami, skinami, NeoSurfem, Sofortem, Google Payem. I możecie tutaj kupić sobie premkarz. Mi się głos załamał. Dzięki wielkie za oglądanie. Wpłacajcie oczywiście powyżej 18 roku życia. I jeżeli wpłacacie, to z głową. I jeszcze raz dzięki za oglądanie. Siema.